Na podcast zaprasza firma Winker Polska, partner akcji pod dobrą opieką. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. To, czego możemy być pewni, to śmierć. Nikt z nas jej nie uniknie. Choć tak wiele czasu i wysiłku poświęcamy, żeby ją przechytrzyć, oddalić. I bardzo się jej boimy. Tak bardzo, że unikamy i myślenia, i mówienia nawet o tym, że może nas nie być. Na szczęście są wśród nas tacy ludzie, którzy pomagają, kiedy śmierć jest blisko. I właśnie z taką osobą będę dziś rozmawiać. Nazywam się Agnieszka Urazińska, a to jest podcast Wysokich Obcasów. Wysokie obcasy. O tym, czego potrzebujemy najbardziej w ostatnich dniach i godzinach życia. O tym, jak rozmawiać z człowiekiem, który odchodzi. O tym, jak oswoić umieranie i o wielu innych bardzo ważnych sprawach będę dziś rozmawiała z osobą, której głównym zadaniem jest, aby oddalić cierpienie, poprawić komfort życia i odgonić strach przed nieuniknionym. Jest z nami Joanna Szwedo, pielęgniarka z 26-letnim stażem, specjalistka opieki paliatywnej. Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani też to widzi, że my się bardzo, bardzo boimy śmierci? Tak, dokładnie. Temat śmierci jest tematem trudnym, tematem tabu wciąż. Wielu z nas się po prostu tej śmierci boi. Pani specjalizacją jest opieka paliatywna. Proszę mi powiedzieć, co to jest ta opieka paliatywna? Opieka paliatywna jest to taka forma opieki nad pacjentem, jego rodziną, zarówno podczas choroby pacjenta, jak również po jego śmierci. Więc to jest takie charakterystyczne, że tutaj tą opieką obejmujemy właśnie całą rodzinę i chorego. I w ramach tej opieki towarzyszymy pacjentowi w jego najtrudniejszym okresie choroby, który generalnie zmierza do śmierci, więc staramy się łagodzić wszystkie objawy, które są dla pacjenta uciążliwe, które bardzo obniżają jakość życia, aby on jakby w ostatnim okresie życia czuł się dobrze, aby nie odczuwał bólu, innych dolegliwości. I również przygotowujemy rodzinę na to, jak ma się zachować, kiedy ten pacjent odejdzie. Natomiast po jego śmierci obejmujemy opieką właśnie rodziny w żałobie. A czy to nie jest czasem tak, że przychodzi się do pacjenta i wydawałoby się, że niewiele można zrobić, bo przecież właściwie nawet już się leków pewnie nie podaje na tym ostatnim etapie, no chyba, że te przeciwbólowe. Pacjent w opiece paliatywnej to nie jest pacjent, który jest tylko w etapie agonalnym choroby. To jest pacjent w okresie tak zwanym terminalnym, więc on jeszcze może żyć kilka miesięcy, czasem to jest kilka lat, więc oczywiście my kontrolujemy jego objawy razem z zespołem takim wielodyscyplinarnym. Kontrolujemy jego leczenie właśnie tych dolegliwości uciążliwych, bólu, duszności, innych problemów, które mogą wystąpić. I wydaje nam się czasami, że rzeczywiście może w jakimś etapie tego chorowania, tej opieki, my nie mamy co z tym pacjentem robić. Natomiast to, co jest najbardziej bezcenne i ogromnie pomagające i wspierające zarówno pacjenta, jak i rodzinę, jest nasza obecność. To, że oni wiedzą, że my jesteśmy, że my służymy pomocą, radą, że można do nas zadzwonić, że przyjedziemy, kiedy będzie taka potrzeba, że oni sobie z jakąś sytuacją trudną nie poradzą. Ja znam historię o panu Andrzeju, bo my chwileczkę wcześniej rozmawiałyśmy i bardzo bym chciała, żeby nasze słuchaczki, słuchacze również usłyszały tę opowieść. Rzeczywiście, kiedy rozpoczynałam pracę w opiece paliatywnej wiele lat temu, przyszłam z zupełnie innego zakresu opieki i powiem szczerze, że moje pierwsze wizyty w hospicjum, pacjentów hospicyjnych były takie, że ja właściwie z niedowierzaniem i ciągle gdzieś sama zadawałam sobie pytanie, co ja mam robić u tych pacjentów, przecież zastrzyki zdarzają się rzadko, no może jakieś opatrunki, kontrola parametrów, leki i tak dalej, ale to było tak niewiele w porównaniu do moich wcześniejszych doświadczeń zawodowych i właśnie poznałam takiego pacjenta, pana Andrzeja. W hospicjum domowym, tak? Domowym. Jedną z form opieki paliatywnej jest hospicjum domowe. I ja właśnie w takim hospicjum domowym pracowałam, czyli w domu pacjenta, gdzie razem z lekarzem, z innymi pracownikami zespołu terapeutycznego opiekujemy się chorym. I właśnie przyjeżdżałam na wizytę do pana Andrzeja, który miał chorobę nowotworową, ale generalnie wszystko było u niego bardzo ładnie ustawione, leki przeciwbólowe, otrzymał tenoterapię. Nic się właściwie drastycznego u niego nie działo, sytuacja była stabilna, więc na jakimś tam etapie wizyty, kiedy przychodziłam, piłam herbatę z nim, z jego żoną, rozmawialiśmy na różne tematy, również takie życiowe i trudne, i łatwe, i lekkie. Powiedziałam do żony, że naprawdę aż mi głupio tutaj do was przyjeżdżać, bo właściwie to ja nie mam co tutaj robić. To były, mówię, moje początki. Nie do końca rozumiałam ideę też tej opieki paliatywnej. I po kilku miesiącach takiego przyjazdu, na kolejnej wizycie, jednej z ostatnich, właściwie ostatniej, przyjechałam, pan Andrzej był w bardzo dobrej formie, mimo że już ten jego stan się pogorszył, był osobą leżącą. No i mówię, jeżeli tak fajnie pan się dzisiaj czuje, to może spróbujemy
troszeczkę pana przesadzić na fotel, pan sobie posiedzi. Żona też się ucieszyła, że będzie można łóżko prześcielić. Uznałyśmy, że to my razem zrobimy wspólnie, żeby było łatwiej. To byli ludzie po 70 i wszyscy się na to zgodzili, wszystko było ustalone. I w momencie, kiedy ja pana Andrzeja przesadziłam na fotel, pan chwileczkę posiedział, to właściwie odszedł na moich rękach. I wtedy żona pana Andrzeja powiedziała do mnie: pamiętasz, kiedy mówiłaś do mnie, że nic u nas nie ma do zrobienia, że właściwie przyjeżdżasz tylko na herbatę, a jesteś w najważniejszym momencie mojego życia i bez ciebie nie poradziłabym sobie zupełnie w tym momencie. I to też dało mi do myślenia, jak wielki jest sens tej opieki, jak dużo możemy zrobić będąc po prostu i przygotowując tą rodzinę i tego pacjenta. No właśnie, nie tylko dla pacjenta, ale również dla rodziny pacjenta, prawda? Bo wspomniała pani o tym, że jesteście także później. Wspomniałam na początku, to jest bardzo ważny element tej opieki paliatywnej, że obejmujemy tą opieką całą rodzinę. To znaczy, że ta rodzina jest w tym całym procesie leczenia, w procesie terapeutycznym. Ona jest właściwie przygotowywana też tak stopniowo na odejście tego pacjenta. Natomiast po samej śmierci również zajmujemy się rodzinami w żałobie poprzez organizowanie różnych spotkań takich terapeutycznych, gdzie rodzina przy herbacie, przy kawie, przy ciastku, czyli w takiej luźniejszej atmosferze, może opowiedzieć o swoich problemach, może opowiedzieć o swoich odczuciach. Zresztą bardzo często rodzina tego potrzebuje. Nawet spotkać się z nami pielęgniarkami i opowiedzieć, jak to się właściwie skończyło, co się wydarzyło. No tu akurat w tej sytuacji ja byłam przy tym, kiedy ten pacjent zmarł, natomiast czasami dzieje się to poza nami i ta rodzina ma ogromną potrzebę podzielenia się tym doświadczeniem. Czyli to rzeczywiście, tak mi się wydaje, pani Joanno, że właśnie to jest takie oswajanie śmierci, prawda? Dokładnie tak. My chyba tego bardzo potrzebujemy, bo pamiętam, jak moja babcia umierała, ona chciała umrzeć w domu i rzeczywiście to było tak, to była wieś. W związku z tym tam, gdy babcia zmarła, osoba sędziwa, to tak jak było w zwyczaju właśnie na tej wsi, sąsiedzi przyszli, żeby się pomodlić przy zwłokach. Tak, tak. Było to smutne, ale wydaje mi się takie ładne, takie naturalne. Dzieci były również wpuszczone do tego pokoju. W tej chwili to wydawałoby się, że to jest niesamowicie okropne oglądać osobę zmarłą, leżącą w trumnie. No, okropne obrazy wydawałoby się, a tak naprawdę to było właśnie normalne. W tej chwili my tę śmierć tak sobie myślę, bo to było dawno temu, gdy byłam dzieckiem. Teraz mam takie wrażenie, że my tę śmierć pakujemy w celofan, oddalamy od siebie. No jest tak troszeczkę, a naszym celem jest to, żeby pacjent umierał po ludzku. Pamiętamy wszyscy o kampanii rodzić po ludzku, a my mówimy o kampanii umierać po ludzku. A umierać po ludzku to znaczy umrzeć we własnym domu, wśród swoich bliskich, nie w dźwięku aparatury medycznej, która tak naprawdę niewiele zmienia, a tylko dodaje cierpienia tym pacjentowi, tylko właśnie w spokoju, w ciszy wśród bliskich i właśnie tam, gdzie jest ta rodzina obecna. My mówimy o tym, że dzieci tak, owszem, one mogą być, one się mają pożegnać. Po to właśnie, żeby zobaczyły, że to jest naturalny tryb naszego życia. My się rodzimy i my umieramy. Oczywiście ja nie mówię, że zawsze te dzieci mamy wpuścić, bo są różne sytuacje, ale generalnie też nie odsuwać, nie mówić, że tata czy mama byli, a teraz nagle zniknęli, gdzieś są, gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Coś staje irracjonalne i jakby dzieci tego nie rozumieją. Więc my jesteśmy za tym, żeby jednak cała rodzina uczestniczyła chociażby w pożegnaniu. Właśnie psychologowie mówią, że to jest też taki ważny element żałoby. To jest ważne, pożegnanie się z osobą zmarłą jest pierwszym elementem takiego prawidłowego, fizjologicznego przejścia przez żałobę, bo my wiemy, że żałoba ma swoje etapy. Czasem może się tak zdarzyć, że ta żałoba przychodzi w taki stan patologiczny, a trwa zbyt długo. Oczywiście każdy ma prawo do przeżycia jej według siebie, zgodnie ze sobą. Natomiast my wiemy, że chociażby element pożegnania jest tutaj istotny. Dlatego nasi pacjenci, jak umierają, my zawsze mówimy rodzinom, wy się nie musicie nigdzie spieszyć. Wy nie musicie do żadnej firmy dzwonić, żeby zabrać ciało. Wy macie ten czas dla siebie, może jeszcze ktoś musi przyjechać się pożegnać. Bo z drugiej strony taka informacja od rodzin, które nie zdążyły. Nie zdążyłam, nie byłam, nie mogę sobie tego wybaczyć. Bardzo ważnym elementem akcji Rodzić po ludzku, do której pani nawiązała, było to, żeby rodzić bez bólu. A jak jest z umieraniem? Bo umieraniu też często towarzyszy ból. Czy my umiemy go łagodzić? To znaczy, czy wy umiecie go łagodzić? Ja myślę, że w tej chwili medycyna paliatywna jest na takim etapie, że my mamy bardzo dużo możliwości łagodzenia bólu i my naszego pacjenta właściwie obejmując opieką już obejmujemy też tym leczeniem przeciwbólowym i oczywiście my go znamy i kontrolujemy to, jak te leki działają i w zależności od tego, w jakim on jest stanie, bo ten stan się oczywiście z czasem pogarsza i na przykład pacjent dostawał leki doustne, my wyłapujemy ten moment, kiedy on przestaje te leki przyjmować, szybciutko zmieniamy drogę podania, także naszą rolą jest dopilnowanie tego, żeby w odpowiednim momencie wejść na przykład z iniekcjami, z lekami, żeby nauczyć rodzinę podawania tego leku, wytłumaczyć kiedy i jak i my jesteśmy w stanie i robimy wszystko właśnie, żeby ten pacjent odszedł bez bólu, żeby on po prostu zasnął. I to jest nasz priorytet, zniesienie bólu i takiego też niepokoju podczas umierania. Wydaje mi się, że dla pacjenta taka świadomość, że będzie ktoś, kto będzie czuwał nad tym, żeby ten ból był, żeby go nie było,
albo żeby jeśli już jest, to żeby był jak najmniejszy. To chyba też jest bardzo ważne. To pytanie, czy będę cierpiał, pewnie się powtarza. Czy będę cierpiał? Mało tego, też taka krótka historia, kiedyś przyjęłyśmy do opieki pacjenta, który właściwie nas przywitał w drzwiach jeszcze, czyli był chodzący. To był pan profesor, który nam powiedział od razu, praktycznie na pierwszej wizycie, mi i lekarzowi, jeżeli ja będę cierpiał, bo ja się bardzo boję tego cierpienia, to ja już mam ustawione wszystko, w Szwajcarii jadę na kawę za kilka tysięcy euro i sam skończę tą sprawę. Bo ludzie chcą móc skończyć swoje życie, potrzebują eutanazji, ponieważ się bardzo boją cierpienia. A my im wtedy mówimy, nie, będzie pan bezpieczny, my zrobimy wszystko, żeby pana nie bolało. I na ogół nam się to po prostu udaje. Problem eutanazji bardzo jest... No taki trudny. Trudny, tak. Trudny, u nas wciąż nierozwiązany. Sądzę, że to może być bardzo duża pociecha dla pacjentów, gdy słyszą, że... Znaczy, bo to warto wspomnieć. Ja zawsze, nawet jak prowadzę jakieś zajęcia ze studentami czy ze słuchaczami, to zawsze, kiedy pada temat eutanazji, to ja pytam, jak myślicie, dlaczego ludzie chcą eutanazji? I pierwsza odpowiedź jest taka, ponieważ boją się cierpienia. I tak to wygląda. I pacjenci też boją się cierpienia. W momencie, kiedy my im jesteśmy w stanie złagodzić ból, odebrać ten ból, oni chcą żyć. Więc hospicjum to nie jest śmierć, hospicjum to nie jest umieralnia, hospicjum to jest wciąż afirmacja życia. Ale właśnie, czy hospicjum jest pełne łez? Hospicjum nie jest pełne łez, hospicjum jest też pełne uśmiechu, pełne dobrych wzruszeń, dobrych chwil, bo okazuje się, że jeżeli my temu pacjentowi właśnie złagodzimy te trudne dla niego objawy, typu ból, duszność, brak apetytu, inne jeszcze dolegliwości, to on się po prostu poczuje dobrze, on zaśnie, on odpocznie, on sobie coś zje, wzmocni się i on nagle chce. On chce się ubrać, chce jeszcze porozmawiać z rodziną, mając jakby cały czas świadomość tego, że jest nieuleczalnie chory. Ale on nie siedzi, nie płacze i nie czeka na śmierć. Co robią pacjenci? A czasami jeszcze na działeczkę, a czasami rodzina zawiezie na rybki, żeby chwilę posiedział, a czasami po prostu ubierze się i obejrzy swój serial w fotelu, a nie w łóżku w piżamie. Spotka się z wnukami. Czasami to są takie, nam się wydaje, małe rzeczy, ale dla nich to jest dużo i my widzimy to, że jest ta radość, że oni nawet czekają na te wizyty, nie leżą, nie myślą, ach, już dostałem skierowanie do hospicjum, to już jest koniec, postawili na mnie krzyżyk. Nie, oni na nas czekają, bo wiedzą, że my im przynosimy ukojenie. Tak się zamyśliłam, bo sądzę, że jak się popatrzy na to, jak wygląda życie w hospicjum, to można bardziej docenić to, czego się nie docenia, dokładnie, jest się zdrowym, prawda? Zawsze mam taką myśl, kiedy otaczają mnie ludzie, którzy narzekają naprawdę na takie błahe rzeczy. Myślę sobie, fajnie by było, żeby cię zabrać jeden dzień po prostu tych pacjentów. Zobaczysz, co jest ważne, jak właśnie drobne rzeczy są istotne. Ja powiem szczerze, że ja też sobie bardzo przewartościowałam swoje życie. W tej chwili ja się cieszę z tego, że wstaje słońce po prostu i że ja się budzę i czuję się dobrze, więc to jest taka ogromna rewolucja też w myśleniu. Wspomniała Pani o tym, że pacjenci czekają na to, że odwiedzą ich bliscy. Wiem, jak to jest, jak my się zachowujemy, gdy ktoś przeżywa tragedię, ktoś ze znajomych na przykład. Wiele osób nie bardzo wie, jak rozmawiać. Uciekamy. No my uciekamy od problemów, tak trochę to mamy wdrukowane. Czy to nie jest trochę tak, że w sytuacji, gdy taka osoba jest terminalnie chora, to jest też jakiś sprawdzian dla tych bliskich i wiele osób, tych, którzy nie muszą być pacjenci przy ciężko chorym, właśnie ucieka od tego. Znikają nagle. Nie bardzo wiedzą, jak rozmawiać. Dokładnie tak to wygląda, o czym nawet pacjenci sami czasem z żalem, smutkiem wspominają, że ktoś bliski, przyjaciel, koleżanka, kolega, że nagle nikogo nie ma. Problem polega na tym, że właśnie nie potrafimy, że ludzie boją się, mówią o tym otwarcie, boję się pójść, chciałabym ją zobaczyć, ale właściwie co mam jej powiedzieć, jeżeli jest to matka, jeszcze mi zostawia małe dzieci, po prostu tych sytuacji jest milion różnych, osoba, która chciałaby żyć, a to życie się kończy, co ja jej powiem? Ale paradoks polega na tym, jakby cała sztuka, że my nic nie musimy mówić, bo sama obecność tej bliskiej osoby, to, że ona ją przytuli, pobędzie z nią, posiedzi nawet milcząc, ponieważ nie wie, co powiedzieć, jest największym darem, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi. Więc chcę powiedzieć, żeby się nie bać, żeby czasem zapytać wprost, powiedz, jak mogę ci pomóc. My nie chcemy tutaj, żeby pocieszać na siłę, bo właśnie, ta osoba chora będzie dobrze. To nie działa, nie, prawda? To nie działa, ponieważ to jest, no takie, wie pani, no nie do końca ufamy takiej osobie, która nam mówi, że będzie dobrze. To po prostu albo ona nas nie zna, albo nas nie rozumie. Wcale nie mam ochoty na ten kontakt. Natomiast obecność. Słuchaj, w czym ci mogę pomóc? Może na coś masz ochotę? A może obejrzymy wspólnie film? A może po prostu chcesz, żebym z tą posiadała? I bardzo często tak naprawdę to jest kwestia obecności. Posiedź ze mną. Posiedź ze mną, odwróć moją uwagę, może coś powspominajmy fajnego. To jest największy dar, obecność. Zastanawiam się, dlaczego pani zdecydowała się na taką pracę trudną.
Powiem szczerze, że to akurat była też kwestia przypadku. Zresztą w moim życiu wydawałoby się, że jest wiele przypadków, ale jak się okazuje, to nie ma przypadków w życiu i wszystko ma swój sens. Po prostu pewnego dnia chciałam zmienić pracę i jako trafiłam do hospicjum domowego, o którym wiedziałam, że istnieje. I jak już zaczęłam pracować i zaczęłam zgłębiać temat, zrobiłam tą specjalizację z opieki paliatywnej, więc jeszcze bardziej w to weszłam i też poczułam takim sercem, że jakby to jest mój temat. Zresztą miałam też siostrę, która od urodzenia chorowała na zanik mięśni i gdzieś ta choroba była blisko mnie. Wyszło z przypadku, ale okazało się, że to jest to, co ja czuję. To jest również obciążające fizycznie praca? Fizycznie też, aczkolwiek bardziej uważam, że jednak psychicznie, tak emocjonalnie. Fizycznie, no wiadomo, ci pacjenci, oni są z rodzinami, więc największy ciężar opieki to spoczywa na rodzinie. I my jesteśmy od tego, żeby tą rodzinę wspierać, im pomagamy oczywiście. Natomiast fizycznie uważam, że nie jest to ciężka praca, zwłaszcza jeżeli chodzi o opiekę domową. Natomiast tak emocjonalnie i psychicznie to jest to obciążające. Wspominała Pani, że w przypadku Pana Andrzeja, że czasem była to rozmowa, picie herbatki, ale są to również czasem czynności pielęgnacyjne, podawanie jakichś lekarstw? Oczywiście. To nie jest tak, że praca polega na piciu herbaty. Zresztą picie herbaty to troszeczkę w cudzysłowie. Czasem jest najważniejsze, prawda? Bardziej chodzi o to, że ten czas, kiedy pijemy herbaty, jest czasem na rozmowę, na zasadzie takiej terapii. Ja czasem mam wrażenie, że my jesteśmy bardziej terapeutami w tej opiece paliatywnej. Jakkolwiek ta cała funkcja pielęgniarska, instrumentalna, tak, ci pacjenci często mają rozległe rany, cuchnące, które dają im ogromny dyskomfort. Mają iniekcje, mają kroplówki, mają żywienie pozaelitowe, różne cewniki, rany i tak dalej. Więc my tą funkcję również tutaj pełnimy, natomiast mam wrażenie, że istotniejsze dla wszystkiego jest ta funkcja taka terapeutyczna i wspierająca przy utrzymaniu tego wszystkiego, co należy do naszych technicznych czynności pielęgniarskich. Czyli bardziej obciążająca praca jest dla psychiki niż dla... Według mnie tak. Proszę powiedzieć, jak sobie Pani radzi z takim obciążeniem. Ja kiedyś powiedziałam, że właściwie z każdym pacjentem umiera cząstka mnie. I jak sobie radzić? No ja sobie radzę w ten sposób, że ja po prostu mam różne aktywności. Zajmuję się innymi rzeczami, szkoleniami, mam swoje pasje, fotografuję, uwielbiam naturę, więc jestem taką osobą aktywną, która gdzieś próbuje znaleźć równowagę do tego, co jest tutaj tak bardzo ciężkie, czyli równowagę do śmierci. Czyli po prostu życie, cieszenie się życiem, tymi drobnymi rzeczami i dzięki temu jakby też mi jest łatwiej. Natomiast ja sobie nie zdawałam sprawy, że jednak mimo wszystko wydawało mi się, że mam nad tym kontrolę, jednak jest to obciążające. Pewnie są tacy pacjenci, których nigdy w życiu Pani nie zapomni. Opowiedziałaby Pani o takich historiach? Właściwie to ja wszystkich swoich pacjentów pamiętam. A ilu ich było? Ojejku, nie wiem. Przez tyle lat to pewnie dziesiątki. Ja pamiętam pacjentów, pamiętam rodziny, pamiętam sytuacje. Czasem ktoś mi zaczepi na ulicy i się serdecznie wita. Ja muszę sobie szybko w głowie ułożyć, kto to był. Z wieloma rodzinami mam w ogóle nadal kontakt wręcz taki naprawdę bardzo bliski. Dlaczego? Bo my wchodzimy w tej opiece w rodzinę. My stajemy się członkami tej rodziny. I w momencie, kiedy chory odchodzi, ta rodzina nawet nas kojarzy z tym chorym. I czasem też poprzez te spotkania, bo my się czasami jeszcze z nimi spotykamy, mają takie uczucie, że wrócili tamtych czasów. Oni tęsknią do tych bliskich. To jest taki chyba łącznik, prawda? Taki, my jesteśmy takim łącznikiem. Dokładnie, że my jesteśmy, że jeszcze nam można o tym powiedzieć, że my pamiętamy, jak to było. A to pamięta Pani, jak on tak mówił, jak on to tak robił, więc stajemy się tymi łącznikami. Wy się nie boicie, prawda? Wy chcecie rozmawiać. To nie jest tak, że my się nie boimy. My się boimy, natomiast my to znamy i znamy tego pacjenta, znamy tą rodzinę. Oni mogą z nami o tym otwarcie porozmawiać, bo my się nie boimy trudnych tematów. Źle powiedziałam, my się ich boimy, ale my je podejmujemy. Bo nie jest tak, że my jesteśmy robotami, każdy z nas ma swoje uczucia, emocje, to są trudne tematy, ale my ich nie pomijamy. W każdym razie ostatnio mam w głowie taką młodą dziewczynę, 30-kilkuletnią, do której jeździłam, złapałyśmy fajny kontakt, ona miała nowotwór rozsiany, który gdzieś tam się od piersi zaczął. Piękna dziewczyna z dwójką dzieci, naprawdę fajny, świetny kontakt. Potem przez jakiś czas opieką objęła ją inna pielęgniarka. Mijały sobie miesiące, kiedy ta moja koleżanka była w urlopie, poproszono mnie, żebym ja w zastępstwie pojechała właśnie do tej Magdy i to był dzień, kiedy Magda umierała. Potem koleżanka moja powiedziała, że właśnie Magda czekała na mnie, żeby przy mnie umrzeć. Pamiętam to dlatego, że nawet teraz o tym opowiadając widzę, jak ona siedzi w łóżku, ponieważ miała ogromną duszność, jak bardzo, bardzo zmieniła choroba jej piękną twarz i ona z tymi otwartymi oczyma umierała praktycznie i ci rodzice, którzy siedzieli przy łóżku, szlochali i czekaliśmy wszyscy jeszcze na to, żeby dojechały dzieci ze szkoły, więc sytuacja trudna, może też dlatego, że ja jestem matką i my też do swojego życia to czasem odnosimy, więc jest to też z tego powodu trudne. Dzieci zdążyły się pożegnać z mamą, mama już była w agonii, natomiast my wiemy, że dotyk i głos najpóźniej umiera, jeżeli chodzi o zmysły, więc myślę, że Magda słyszała, że one były, że ją przytuliły, czuła to. Natomiast to są sytuacje takie, że nie potrafimy pozostać obojętni, no łzy same gdzieś po policzkach ciekną, to człowiek potem się nie może podnieść z tego. I to nie jest tak, że zakładacie sobie, że wy musicie mieć maskę, żadnych łez, spokój, opanowanie i tylko tyle?
Z jednej strony to pewnie ktoś by tak powiedział, że tak powinno być, nie przejmuj się, nie wchodź w to, bo to nie jest twoja rodzina, bo nie jest to ktoś bliski, musisz tak, bo nie dasz rady. A z drugiej strony sobie myślę, że gdybyśmy my zakładały maski, to nie byłybyśmy też wiarygodne, a gdybyśmy nie były wiarygodne, to też ani pacjent, ani rodzina by nam nie zaufała. A muszą nam zaufać, bo wtedy jesteśmy w stanie najlepiej to wszystko poprowadzić. Więc myślę, że ani ja, ani żadna z moich koleżanek z hospicjum masek nie zakłada. A czy pracowała Pani również z dziećmi? Pracowałam 2 lata z dziećmi, też w opiece domowej. I to troszeczkę inna praca niż praca z dorosłymi, ponieważ te dzieciaczki, które są obejmowane opieką paliatywną, to są dzieci, które rodzą się na przykład z wieloma wadami, z chorobami genetycznymi, to są dzieci, w których występują jakieś problemy okołoporodowe, więc niedotlenienia i skutki tego. To są dzieci z chorobami rzadkimi, gdzie na przykład są 3 przypadki na całym świecie. No są to też dzieci onkologiczne, których na szczęście nie ma zbyt dużo. Rozumiem, że te dzieci, które rodzą się z poważnymi wadami, one mogą w takim niełatwym stanie przeżyć długie lata. Zgadza się, to bardzo różnie. Czasami kobieta jest w ciąży i wiemy już, że to dziecko jest chore i może umrzeć na przykład za chwilę po urodzeniu, miesiąc po urodzeniu, 3 miesiące po urodzeniu i różnie to bywa, bo też taki cud mam w głowie, o którym mogę za chwilę powiedzieć. Natomiast te dzieci rzeczywiście żyją długo i tutaj pracujemy bardziej z rodzicami na zasadzie takiego wsparcia. Oczywiście kontrola tego, co dzieje się z dzieckiem, począwszy od kwestii higienicznych, przez medyczne pielęgnacje, czy tych różnych zgłębników, cewników, prawda, tego, co dziecko w tym momencie potrzebuje. Ale rodzice są świetnie przygotowani, oni bardzo dobrze przejmują te funkcje takie instrumentalne. Oni są nauczeni tego w szpitalu, więc sobie świetnie radzą, ale mają swoje chwile słabości, bo to jest bardzo trudna dla nich sytuacja. I wtedy my jesteśmy po to, żeby ich wspierać. I oni wiedzą, że mogą zadzwonić, bo sobie z jakąś sytuacją po prostu w danym momencie nie radzą, coś ich przerasta. Proszę powiedzieć o tym cudzie. O tym cudzie, no... Cud, chłopczyk, który urodził się, właściwie mama już wiedziała w ciąży, że dziecko ma zespół Edwardsa. To jest taka choroba, która między innymi wiąże się z zaburzeniami w układzie krążenia, w serduszku i generalnie dzieci mają bardzo złe rokowania. Mama będąc w ciąży usłyszała, że właściwie dziecko się urodzi i umrze. Podpisała dokument, że odstępuje od reanimacji i tak dalej, bo to takie są procedury. Natomiast dziecko się urodziło. Początki były bardzo trudne, bo ona była poinstruowana wcześniej w innym ośrodku, jak to będzie wyglądało, kiedy on będzie umierał. Więc na przykład przyjeżdżałyśmy na wizytę i ona mówi, całą noc nie spałam, bo on miał tętno 170, a mi powiedzieli, że jak będzie takie tętno, to on na pewno już odchodzi. Cud polega na tym, że ten chłopiec ma w tej chwili, ojejku, 5 lat. Mało tego, chłopiec zaczyna chodzić mimo wszystkich obciążeń i tych rokowań. Więc to są takie rzeczy, które pokazują, że miłość, że opieka bliskich przy wsparciu medycyny, wsparciu dobrych ludzi są czasem w stanie działać cuda. Przychodzi mi jeszcze do głowy, że tutaj pewnie, skoro mówimy o tym, że chłopczyk ma 5 lat, to wtedy ta mama, rodzice mogli jeszcze zadecydować. To znaczy tam w ogóle nawet nie było takiej myśli, czy będą, czy nie będą. Oni mieszkają na wsi, mają 2 dzieci i oni w ogóle jakby to było jasne, że to dziecko ma być w domu. I zresztą no jakby też naszym nadrzędnym celem jest to, żeby te dzieci były w domu, żeby ci ludzie byli w domu, bo w domu jest najlepiej. Tylko trzeba im pomóc stworzyć te warunki, wyjaśnić, nauczyć, pomóc zgromadzić niezbędny sprzęt i naprawdę w domu można takim dzieckiem się opiekować i mamy na to dowody, bo tych dzieci mamy po prostu pod opieką dużo. Pod warunkiem, że rzeczywiście są ci rodzice, którzy chcą, którzy są na tyle silni, żeby przy waszym wsparciu. Dokładnie. Dokładnie tak. Najczęściej tak jest. Są również te dzieci, które mają gorsze rokowania, prawda? Te, które odejdą. Mówimy o chorobach onkologicznych, które mają przed sobą niewiele życia. Jak one podchodzą do śmierci? Bardzo różnie. Te dzieci zaskakują nas bardzo swoją dojrzałością i takim myśleniem. One oczywiście nie chcą umierać. To też zależy, w jakim wieku są te dzieci. Nastolatki są bardziej takie buntownicze nastawione. One mówią, nie chcą umierać. Dlaczego mam umierać? Albo dlaczego ja? Mnóstwo jest tych pytań takich trudnych. Dzieciaczki mniejsze są bardzo fajne, takie dojrzałe. Mimo, że czasami patrzymy, one są po prostu zaopatrzone w różne cewniki, dreny, co może sprawiać im ból, co na pewno ich ogranicza ruchowo. Te dzieci się często uśmiechają, nie wiem, z kolejnej zabawki, z tego, że im się przywiezie jakiś zestaw z McDonalda. One się tym cieszą i to jest też niesamowite, że są w tak ciężkim stanie, mają uśmiech na twarzy. One o śmierci za dużo nie mówią, te maluchy. Ale słyszałam od psychologów, że właściwie od dzieci moglibyśmy się uczyć podejścia do śmierci, bo dzieci tak naturalnie podchodzą. Dzieciaki są bardzo zaskakujące i czasami wręcz mam takie wrażenie, że się wstydziłam swoich myśli, w sensie mojego podejścia do pewnych spraw, patrząc na tak dojrzałe podejście dziecka. Że jestem dorosła, po też różnych, wiadomo, każdy ma jakieś swoje doświadczenie życiowe, a w pewnych sytuacjach człowiek staje się miękki i sobie nie radzi, a tu takie dziecko po prostu nas zaskakuje. Wielu z nas przyjdzie pożegnać bliskich. Co pani
mogłaby podpowiedzieć tak na koniec tym z nas, którzy znajdą się w takiej sytuacji? My wszyscy wiemy, że śmierć jest nieodzowna i ona niestety nikogo nie ominie. Natomiast możemy zrobić bardzo dużo, aby ta osoba odeszła godnie i spokojnie. A godnie i spokojnie to jeżeli tylko mamy możliwość, to żeby odeszła w domu. I to, o czym chcę powiedzieć i o co zaapelować, że kiedy człowiek umiera, kiedy my wiemy, że jest to już ten stan agonalny, to przychodzi moment, kiedy trzeba dać temu choremu odejść. To jest akceptacja nieuchronności śmierci, czyli sytuacja, kiedy personel medyczny, lekarz, pielęgniarka mówi, że już niestety ta osoba odchodzi, że my widzimy, są wszystkie objawy agonalne, czyli sytuacja nieodwracalna, żeby wtedy tego chorego nie ciągać po szpitalach, nie prosić o kroplówki, ponieważ to są działania, tak zwana terapia uporczywa, która nie przynosi skutków, bo nie przyniesie takich pozytywnych, na które rodzina oczekuje, natomiast przynosi negatywne odczucia, przykre, ból, dyskomfort. To jest czas, żeby być razem, to jest czas, żeby porozmawiać. I też o co chciałam wspomnieć, żeby jednak mimo wszystko nie bać się trudnych tematów. Jeżeli wasz bliski chce porozmawiać o śmierci, chce porozmawiać o pogrzebie, żeby nie oddalać tego tematu, tylko podjąć go. Nawet jeżeli nie wiemy, co mamy powiedzieć, to po prostu wysłuchajmy, zapiszmy sobie te wszystkie dyspozycje, bo proszę mi wiedzieć, że kiedy ten bliski odchodzi, to już miałam relacje od wielu rodzin. Było dużo łatwiej, ponieważ wiedzieli, co mają, jak zorganizować. Byli spokojni, że wszystko odbyło się według tego, jak sobie życzył ich bliski. Także być, rozmawiać i kiedy przyjdzie ten moment, pozwolić odejść, mimo tego, że jest to tak bardzo trudne. Dziękuję Pani. W imieniu swoim słuchaczek, słuchaczy. Wierzę, że dzięki Pani słowom więcej zrozumieliśmy i że będziemy w stanie stać się wsparciem dla bliskich, kiedy zajdzie taka potrzeba. Najserdeczniej dziękuję. Gościłam dziś Panią Joannę Szwedo, która wie, jak wspierać tych, którzy odchodzą. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy poniedziałek. Na podcast zaprasza firma Winker Polska, partner akcji Pod Dobrą Opieką.